pracujący w okolicach Dzierżoniowa, Wrocławia, Wałbrzycha, Świdnicy, wszyscy są spowici we mgle, a my tutaj mamy praktycznie błękitne niebo, słomko zaraz do nas wstanie, robi się czerwono, zaraz powinno być ładnie, z wodą było minus 8, tutaj pewnie wycha, to będzie lekko, a odczuwalna to nie wiem, jest tak dość rzeźko. Witajcie, z tej strony Remix kanału Bracia Lasu. Słuchajcie, dawno mnie już nie widzieliście na żadnym z filmików. Trochę przez długi czas nie nagrywałem nic. Zajął się tym tylko Borys. Ja miałem dużo innych rzeczy do zrobienia, ale dzisiaj otrzymałem kamerkę i postanowiłem wam coś tutaj nagrać. Borys dzisiaj składa, gumi ścina, tato dzisiaj wycina metry i mam zamiar wszystkich wam pokazać. Także idę najpierw do gumisia, no i zaraz coś fajnego zobaczycie. Miłego oglądania. Wcale nie jest takie proste. Zobaczcie, jak tu są drzewa wszędzie obklejone. Tego śniegu wcale już mało nie ma. Muszę patrzeć pod nogi, bo zaraz się gdzieś tu wypierdzielę. No i udało mi się znaleźć miejscóweczkę, w której gumi stacjonuje. Zobaczcie. Eleganckie ognisko. To podstawa. Pięknie się pali. Ciepło jest. No i jak słyszycie, gumi odpalił piłę. I udał się już tam, może będzie go widać. O, tam gdzieś żółta bluza. Idę do niego. Gumiś! Co, ścinasz coś? Ścinasz coś? Dobra. Idę. To jest ta piła, co tak dymi? Nie. To co, tylko jedna jest rozszczelniona? Tak, to właśnie co tak dymi. No i tak. Jak mu to idzie, jak idzie wycinanie metrów. Ogólnie drzewo tutaj, część drzewa była ściągana jeszcze jak było mokro i niestety było cięte po błocie. Teraz to wszystko zamarzło, no bo jak widzicie, mróz jest dość spory. Muszę przyznać, że po rękach też ciągnie dość solidnie. Więc to wszystko zamarzło w tym drzewie i teraz praktycznie po ostrzeniu, no nie wiem, jedno, dwa cięcia max i łańcuch jest znowu do oszczenia, więc ogólnie dramat, jeśli chodzi o to oszczenie. No
No i źle się bardzo tnie. Teraz to drzewo, które teraz jest ścinane, no to będzie nieco lepiej, no bo jednak już jest zamarznięte, będzie fajnie jechało po śniegu, po tych wszystkich gałęziach i nie będzie tak obklejone po prostu. No dobra, dobra. Zobaczę, tu jest szlak zrywkowy. No szału nie ma, jeśli chodzi o czystość tego szlaku, no ale nie wiem jak jest tam u was, ale u nas za bardzo za gałęzie nie chcą płacić. A jak już płacą, to mówił Borys, ile wychodzi za na przykład palenie gałęzi, ile wychodzi za składanie. Więc ogólnie są to grosze. No zresztą zrobicie, wiecie jak to jest, że to nie jest tak prosto poskładać gałęzie na lesie. No nie wiem, co w sumie z nimi będzie robione. Zobaczymy. Dobra, lecę do nich. Nie przedłużam. Widzimy się zaraz. A znacie przysłowie, kto nie ma w głowie, ten ma w nogach? No to właśnie, już szedłem na dół, zapomniałem torby z kamerki. No i muszę wracać z powrotem, żeby ją zabrać, także... Tak jak mówiłem, udajemy się tutaj na mygłowisko. Tam szefa udaje się ciąć metry. Tutaj Borys składa metry. No i robota jakoś idzie. Zawsze mogło być lepiej. Jak widzicie, tu mamy bardzo dużo metrów ogólnie. Mało wychodzi tartaczki, bo drzewo jest bardzo niskie, bardzo krzywe, bardzo zgnite. Ogólnie wszystko co bardzo i wszystko co jest takie na nie, to tutaj to wszystko mamy. Czyli tak jak widzicie, wałki są pokrzywione z kolanami, tartaczka nie chce wyjść. A co ciekawe, stawki są takie, że czy tartaczkę składamy, czy składamy metry, no to mamy jedną kwotę, nie? Wiadomo, lepiej się opłaca składać tartaczkę, no ale jak nie wychodzi, no to co tutaj mamy zrobić, nie? Dobra, tak jak mówiłem, zobaczyliście co tam składa Borys, jak mu to idzie. Myślę, że dość przyzwoicie. Idę teraz do szefa. Zobaczymy jak
przecina meterki. Wiesz, że ile tartaczek? Ile? Tam masz 4 i tutaj masz 4. Czyli co, 4 tartaczki, 8 tartaczek, tak? 8 tartaczek na te wszystkie metry. No, 8 tartaczek na te wszystkie metry, także szał jest straszny. A piątki jakieś są? 15 piątek. Co to jest 15 piątek? No tak. Dobra, idziemy oszczyć piłę, bo tempa. Nie chcę już iść w ogóle. Tak jak mówiłem, drzewo jest odklejone. Tępi się przy każdym cięciu, więc nie ma szału. Żeby nie było, że to my, turyści na Kozim Siodle tutaj kosztowali specyfików różnych firm. Może dlatego, że zimno, ale czemu zostawiałem te śmieci? Mówisz, na dwie piły lecisz? Nie, tam tu nie, no bo tam też nie ma łańcucha, tutaj już końcówka łańcucha. To bez czego praca w lesie nie mogłaby się obejść, czyli ognisko. Że mam jeszcze chwilę Borysa i ja się będę z wami żegnał. Może Borys jeszcze dzisiaj nagra, zobaczymy. Także tylko patrzcie. Tutaj dwa sztaple już papierówki odebrali. Opału jeszcze muszę trochę dołożyć. Ten sztapel i ten z tyłu jest już odebrany. A tam składam kolejny między dwoma drzewami. Jest tego drzewa kupę drzewa, a tartaczki zero. Widzicie, te parę tartaczek też jest już odebrane. Ta mygła też już dobrze stopniała, zostało praktycznie no, parę drzew do wycięcia, no i trochę do poskładania. No a z tamtej mygły no, jest trochę więcej, tu widzicie, zrobiłem sobie już, posortowałem papierówkę i odpady, no i resztę trzeba wyciąć i poskładać, nawet sprawnie tu idzie. A także dzięki wam za oglądanie. Pamiętajcie, jeśli jeszcze tego nie robicie, to zasubskrybujcie kanał. Jeśli kiedykolwiek, którykolwiek nasz filmik wam się podobał, zostawcie subskrypcję, łapkę w górę. Będziemy bardzo wdzięczni. No i co? I do następnego razu. No. Czułko.